Jesteśmy w Splicie. Sylwia stoi obok takiej wielkiej stopy z błyszczącym palcem. Błyszczący dlatego, że każdy, kto przyjeżdża do Splitu, powinien pogłaskać tego palca po to, żeby zagwarantować sobie powrót do Splitu. Palec należy do Iwana Mestrowicza, który najwyraźniej był jakimś biskupem, nie wiem dokładnie kim, ale kimś ważnym tutaj dla Splitu. Tak wygląda jego pomnik, który się znajduje naprzeciwko takiej oto tutaj bramy. To jest złota brama Pałacu Diokletiana. Złota brama jest częścią Pałacu Diokletiana. Kim był Dioklecjan? Ano, jednym z rzymskich cesarzy. Koniec budowy pałacu to był 305 rok naszej ery. I to była letnia rezydencja cesarska i obóz wojskowy. A jak rzymski obóz wojskowy, to i Rzymianie stoją przy bramie. Oczywiście jedna z najbardziej znanych części Splitu, a więc oczywiście mnóstwo turystów. Sylwia stoi w cieniu, bo mamy około 35 stopni Celsjusza. Teren nazywa się Pałacem Diokletiana, ale de facto już nie jest to pałac. Diokletian był najwyraźniej, lubił duże rzeczy, bo jego pałac ma powierzchnię około 4 hektarów. 220, czy nie pamiętam dokładnie, na 215 metrów długości na 180 metrów szerokości, czyli prawie 4 hektary. W dzisiejszych czasach oczywiście przez 1700 lat historii teren został wielokrotnie przebudowany i dzisiaj wygląda to inaczej niż za czasów cesarza. Nie zmienia faktu, że wygląda bardzo malowniczo. Sylwia z przewodnikiem. Tak, tutaj mamy mapkę. Dlatego jesteśmy tacy mądrzy i dlatego możemy wam na tych filmach opowiadać, co oglądamy. Mnóstwo różnego rodzaju zdobień. Tutaj akurat słabo widać. Z tego ujęcia będzie lepiej widać. Tutaj widać rzymski mur, rzymskie cegły przeplatane kamieniem, tam na górze łuk z cegieł, typowo rzymska konstrukcja, a tutaj współczesny budynek, a tutaj jeszcze inny rodzaj muru, kamieniczki jakieś. Idziemy dalej i dochodzimy do Perystylu. Główny plac Pałacu Diokletiana, Perystyl. Tutaj taka piękna kolumnada. Uliczka wprost prowadzi do kolejnej bramy. Do pałacu można wejść czterema bramami. Tam niezwykle ozdobna dzwonnica, którą widzieliśmy z daleka. Teraz widać ją z bliska. Druga strona Perystylu. Fantastyczne budynki. Pałac Diokletiana jest najlepiej zachowanym zabytkiem z czasów rzymskich. Ten ośmiokątny budynek to budynek katedry. Dzisiaj katedry, ale kiedy go budowano, wcale nie był przeznaczony na katedrę. Po pierwsze, że chrześcijaństwo wtedy nie było religią dominującą, a po drugie, trzeba było gdzieś pochować cesarza Diokletiana. To jest mauzoleum cesarza.
późniejszych czasach przerobione na katedrę. I oczywiście, jak na katedrę przystało, dobudowano tą imponującą wieżę. Ale to już było długo, długo po cesarzu. Fajnie wyglądają takie kamieniczki tuż obok rzymskich ruin. Świętych. W każdym jest kawałek kości. Podwieszcie świętego Dominika. I kolejne relikwiarze? Które pokazuje podłogę, tylko że tą oryginalną, o której chodził cesarz. Sylwia zwróciła uwagę. To wszystko są różnej koloru kamienie wmontowane w marmurowy ołtarz. Pomieszczenie nie jest duże, no ale to pewnie dlatego, że nie było budowane jako katedra, nie było budowane w ogóle jako kościół. Kopuła też jest niemożliwa. Ona jest zrobiona z cegiełek, układanych w takie łuki. Przepiękny widok na Split. Na Adriatyk.
na port. Tej wąskiej uliczki. Idziemy dokładnie w drugą stronę przez kolejną. Rzymską jakąś tutaj konstrukcję. Weszliśmy. Co ciekawe, tutaj nie ma sufitu. Wygląda jakby tu miała być kopuła, której nie ma. A może to był świetlik, może taki był zamysł architekta. Idziemy w kierunku Bramy Żelaznej, której niestety nie zobaczymy, bo jest cała przykryta rusztowaniami. O, tutaj jaki łuk. O, tu jest drugi, ale inny. Dobra, przechodzimy. Przechodzimy tutaj. Dalej. To jest Brama Żelazna. Jednak ją zobaczyliśmy. Narodni Trg. Budynki w różnym stylu, jedne z kamienia, inne tynkowane, z bogatymi zdobieniami. O, na przykład tam, naprzeciwko. Tutaj takie w stylu gotyckim. Tutaj bardziej jakieś barokowe chyba. Ten budynek najbardziej zdobny. Naprzeciwko Bramy Żelaznej. Fajne. Historia Splitu liczy około 2000 lat. Tak jak mówiłem, Pałac Dioklecjana był skończony w roku 305, a więc ponad 1700 lat temu. Ale przecież nie budowali go na pustkowiu, tylko już tu istniało jakieś miasto. Było pod panowaniem bardzo wielu kultur. Rzymskiej, fenickiej, weneckiej. Zegar i dzwonnica. Spójrz. Tam na wieży widać zegar. Niesamowite, malownicze, bardzo wąskie uliczki z dużą różnorodnością stylów. Sklepikami, z pamiątkami i różnojęzycznym tłumem. W Splicie nawet sklepy spożywcze są w zabytkowych budynkach, przynajmniej te w centrum. To tu nie też przecież. Po drobnych zakupach chodzimy dalej, oglądamy. Wyszliśmy na Rivę. Normalnie. Śródziemnomorski klimat. Palmy. Takie oto piękne budynki. Słoneczko. Turkusowe morze. Thank you.
meandry kwitnące. Tutaj historyczne mury Pałacu Dioklecjana. Sylwia oczywiście idzie oglądać, jak to każda kobieta, pamiątki. No idę oczywiście z nią, no bo co? Makieta Splitu. Tutaj morze i Riva, tu gdzie jesteśmy właśnie. Tam widać wieżę katedry. Może z tej strony. O, tutaj jest wieża katedry. Wychodzimy z podziemnej części po schodach. I znów jesteśmy przy katedrze na perystylu. Oczywiście tu już oglądaliśmy, a więc idziemy kolejną bramą. A z uwagi na to, że mamy jeszcze 36 minut, musimy już udać się w stronę samochodu. Pewnie to słychać na filmie. Tak, stamtąd. Takie cykanie, trzeszczenie, nie wiem jak to opisać, ale to jest po prostu dźwięk cykad, takich owadów świerszczopodobnych, które tak sobie gadają w upalne dni i o tej porze roku gadają bez przerwy od wschodu do zachodu słońca. Jak jest tylko kilka drzew i troszkę zielonego, jest tak głośno, że czasami zagłuszają nawet ruch uliczny. Split to drugie co do wielkości miasto Chorwacji. Po Zagrzebiu, który jest stolicą i którym byliśmy wcześniej. To co zobaczyliście na naszym filmie, to tylko oczywiście niewielki fragment miasta. No bo z uwagi na ograniczony czas nie mogliśmy wam wszystkiego pokazać. Ale naprawdę, na mnie przynajmniej to miasto zrobiło bardzo wielkie wrażenie. I zapraszamy was do odwiedzin osobistych. Kochamy tutaj przyjechać. Świetna historia, świetne lody. No i przede wszystkim morze.